Słuchajcie, widać jak deszczowo jest tutaj, wiecznie. Tam na wschód stąd pada deszcz już. Widać zresztą jak dosięgają ziemi. My zaraz się stąd zbierzemy w takim razie. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mamy trochę tutaj burzowo i wiecznie. Ja nie wiem, czy damy radę polatać. Wziąłem karmę, mam ją tutaj na plecach. Ale wygląda na to, że po pierwsze mamy tutaj zakaz lotów, bo faktycznie chłopcy już postarali się o nowe tablice i nie za bardzo można na zamku po bolicach polatać. A po drugie jest wiatr. Może przejdziemy trochę niżej na skałki, zobaczymy tam, może z 500 metrów stąd. Jest taka fajna, zaciszna miejscówka przy lesie. Chciałem Wam parę słów powiedzieć o karmie dzisiaj, dlatego że mam tą karmę. Troszeczkę sobie muszę zdjąć, bo mam przestery, zdaje się. Mam odsłuch, dlatego że nagrywam na ten rekorder ręczny i on ma tendencję do przesterów dosyć mocnych. Już mi parę razy zepsuł te nagrania. W każdym razie mogę zdjąć i powiem Wam tylko parę słów na temat karmy. Jakie mam odczucia? Przede wszystkim GoPro mam wrażenie, że to nie jest kamera do latania i do uwieczniania obiektów na odległość, tylko jest to kamera sportowa, gdzie de facto kilkanaście metrów to jest to. Ta dalsza perspektywa niestety, po pierwsze obraz jest mocno zakrzywiony, jako że gdy nagrywamy w 4K 60 klatkach, mamy tylko do wyboru ten szeroki kąt widzenia, pole widzenia, nie ma tam liniowego, więc to jest niestety słabe. Ale też obrazek nie jest tak dobry jak w kamerach, na przykład jak w kamerze Hasselblad. Zdecydowanie nie i zdecydowanie ten obrazek odstaje od poziomu właśnie Hue. Ale nie szkodzi, słuchajcie, bo można też zrobić fajnych rzeczy trochę. Są inne tryby. Dzisiaj, jeżeli dam radę, to pokażę parę trybów ciekawszych. GoPro wprowadziło w międzyczasie, w 2017. Jestem bardzo, bardzo na czasie a propos tej kamery, ale wprowadzili i karmy samej. Wprowadzili trybów kilka. Może uda się coś fajnego pokazać. Może zrobimy też timelapse albo time warp, bo tutaj mamy time warpy co pół sekundy. Także można podziałać, można zrobić fajne ujęcia z powietrza. Na razie tymczasem, bo tutaj widzę, że jestem obiektem kpin mojej córki Zofii. Jaka Zofia? Kurde. Zofia. Jaka Zofia? No Zofia Naukowska. Jestem Grażyna, a nie Zofia. Dobrze, pani Grażyna. Słuchajcie, jest bardzo wiecznie, ale spróbujemy zrobić tutaj małe tryby inteligentne. Może coś nam z tego wyjdzie, jak nie, to będziemy zbierali karmę do dzieła. W takim razie już pokazuję, jak to wygląda. Sam setup jest bardzo szybki. Zwróćcie uwagę, że to naprawdę jest błyskawica. Mam już przygotowaną kamerę i śmigła. Ten magiczny kontroler również. Uruchomimy od razu kontroler i dopiero karmę uruchomimy. W tej chwili odpala się kontroler, to chwilę potrwa, a ja w międzyczasie zajmę się karmą. Dobrze. Mamy tutaj magiczne podwozie. I właściwie tylko cztery ruchy. Patrzy, cztery. Włączymy ją za moment, jak kontroler będzie gotowy i to wszystko. Ok, słuchajcie, kontroler jest już gotowy do dzieła. Teraz mamy włączenie samej karmy. Mam nadzieję, że ta bateria gra. Ja ją ładowałem dzisiaj. Swipe up to begin. Karma is not found. Musimy chwilę poczekać. Teraz powinna być found. Jest. Karma jest fully extend the arms. Czyli w pełni rozłóż ramiona. Teraz są full. Rozgrzewa się. Dobra. Możemy w międzyczasie preferencje naszego wideo zmienić na... I tutaj weźmiemy sobie 2.7K. Może w 24 klatkach na sekundę. Protune zostawimy. On tak jak jest. Dobra. Reszta jest w porządku. White balance 5,5. Sharpness może na medium damy. Bo on jest dosyć mocny ten obraz. Dobrze. Karma jest już gotowa do dzieła. Teraz odpalimy silniki. 3, 2, 1. Dobra, silniki odpalone. I słuchajcie, teraz to, co mamy zrobić, cofnijmy się trochę. 3, 2, 1. Włączyliśmy silniki i jedziemy. Uwaga. O matko. Karma jest gotowa do dzieła. Ok.
przede wszystkim sobie damy od razu nagrywanie, bo tu jest trochę inaczej niż w dronach DJI. Jest bardzo ukryty ten, to nagrywanie. I zobaczcie, jesteśmy tak blisko, a mimo wszystko jesteśmy daleko. Spróbuję jeszcze przestawić na liniowe nagrywanie, żebyśmy byli troszeczkę bliżej. I trzeba jednocześnie uważać, żeby się nie wpierniczyć w pole widzenia. Przestawię na trochę węższe, może za dużo. Tak jak teraz, w połowie. W porządku. Dobra, jedziemy z trybami automatycznymi. W tej chwili będą tryby następujące. Pierwszy zrobimy sobie droni może. Pierwszy tryb droni. Szybkie droni. I... Dobrze, frame your subject. Tak jak teraz. Start. Zanim wystartujemy, to ta bateria się pewnie nam już całkiem wyczerpie, ale mamy droni za to zrobione. Trochę uciekliśmy z kadru, a właściwie karma nam uciekła. Widać jak to wygląda, ale za to widzimy jaka fajna jest ta miejscówka. Jest ok. Dobra, słuchajcie, karma wróciła. Mniej więcej wróciła. Jesteśmy poza kadrem, ale nie szkodzi. Numer 2 będzie to tryb pod tytułem Follow. Karma jest za blisko, żeby nas śledzić. To może w tej chwili. Spróbujmy teraz. To ciekawe, że jest za blisko, bo jest 9 metrów. Too low, a my jesteśmy na 5 metrach. Nie możemy być wyżej, bo nam spadnie karma. Ale spróbujmy w takim razie zrobić co innego, a mianowicie tryb reveal. Tryb reveal powinien być dość fajny. To jest to. To jest to miejsce, endpoint set. I teraz chciałbym powoli, powoli pokazać ten teren, może stąd. 3, 2, 1. Dobra. Karmę pokaż nam. Ok, i powoli nam pokazuje karma, co się dzieje. Mam nadzieję, że nie wleci w nas. Nie wleciała nawet. Sukces. Drugi tryb jest zrobiony w tych trudnych warunkach. Popatrzmy, co jeszcze mamy tutaj do dyspozycji. Mamy tryb reveal cable cam. Spróbujmy zrobić cable. To będzie pierwszy punkt. A drugi punkt będzie tu. Mamy dwa punkty tylko, jeden z przodu, drugi z tyłu. I teraz jedziemy z nagraniem. Jedziemy. Dobrze. I karma powinna się do nas zbliżyć. Ładnie się zbliża. Czyli to jest ten tryb, kiedy... tak. Podlatuje cable cam. Nawet znalazła nasz kierunek. Dobrze, a teraz w drugą stronę poprosimy. I to jest fajne, że mamy dwa kierunki. Trochę jak waypoints, tylko w uproszczonej wersji. Ten mi się podoba, ten cable cam. Dobrze, teraz jedzie w drugą stronę. Mhm. I spróbujemy sobie znowu pociągnąć w tą stronę do nas. Idzie ok. Dobrze, słuchajcie, no to właściwie tyle. Mamy jeszcze 12 minut. To, co spróbuję zrobić w tej chwili, to może zrobimy sobie jakiś fajny, może jeszcze jeden tryb typu watching. Dobra, wyjdziemy teraz z tego. Karma jest w tej chwili watching us, czyli musimy sobie przejść troszkę w tą stronę i ona za nami podąża. Frame your subject. No dobra, mamy to. Faktycznie utrzymuje nas w kadrze. Dobrze. Utrzymuje nas, ale nie idealnie. I to jest mniej więcej tak jak follow me w DJI. Ok. Będziemy lądowali teraz.
spróbujemy wylądować na jakimś kawałku terenu płaskiego. Co nie? Trzyma się, ale tak średnio. Dobra, wyjdziemy teraz z tego trybu. Uwaga, będę lądował tu. Postaramy się o miękkie lądowanie. Było miękkie lądowanie, nie ma co. No dobrze, to chyba tyle. Słuchajcie, opieramy się tutaj głównie na GPS-ie. W Karmie nie ma ani jednego czujnika, więc tutaj trudno mówić o precyzyjnych lotach. Ona jest bardziej przeznaczona do takich lotów powyżej zakresu czujników, czyli powyżej powiedzmy 12-13 metrów. Ale trzyma się całkiem nieźle. Dzisiaj poradziła sobie z wiatrem. Jest masywna i ciężka, ale ma też bardzo mocne silniki i sobie poradziła. Kilka prób zrobiliśmy. Mnie się podobało. Może to nie jest prawdziwy szał. Wiadomo, jak to z Karmą bywa, ale jest to inny dron niż DJI. Trzeba trochę spojrzeć szerzej na zagadnienie i trochę się rozwinąć też. Kamerka Hero 7 spisuje się całkiem nieźle. Myślę, że te ujęcia, przynajmniej kilka, powinno być fajnych. My Was pozdrawiamy i widzimy się już w kolejnym dniu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Wyłączymy kontrolę. Powering off. Powering off. Podoba mi się ta pani, jest lepsza, jeżeli chodzi o dykcję i wymowę, niż ta pani z DJI. No i sam ten plecak o walizka też jest zjawiskowy. Szybki setup, składamy podwozie i za chwilę już jest wszystko ok. Dobrze. Mamy karmę. W całej okazałości jest karma. Wszystko ma swoje miejsce, oprócz kluczyka na śmigła, którego nie zabrałem. Tutaj wszystko sobie całkiem fajnie spoczywa. I to jest to, plecak o walizka już wędruje na swoje miejsce. To jest bardzo fajna miejscówka, bo za mną tam widać jeden zamek. Chyba jest widoczny, powinien być. A jak przeniesiemy kamerę w drugą stronę, to widoczny jest drugi zamek. Niezła jazda, naprawdę, to jest jedno takie z nielicznych miejsc, a gdzie nie trzeba się wznosić, żeby zobaczyć dwa zamki naraz. Teraz muszę uważać, bo tu jest dosyć stromo. Leniuś, bądź ostrożny. Ostrożnie, kochanie. Poradził sobie całkiem nieźle. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Dzisiaj już powoli kończymy. Miał padać deszcz, ale nie padało na szczęście, za to mocno wieje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Te audycje na co dzień się rozwijają i staram się wrzucać filmy każdego dnia. Krótsze, dłuższe, live'y, co się da. Ale też dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują kanał i też wspierają na bieżąco. No i przypominam oczywiście i zachęcam do pobierania darmowych treści, które są dostępne. Linki do nich są dostępne pod filmem. Czy to fragmenty kursów, czy audiobook, czy właśnie mini kurs fotograficzny. Bardzo polecam Wam i pozdrawiam serdecznie. Jutro będzie kolejna audycja i trzymajcie się. Cześć!